dobry. Witam Was bardzo serdecznie w niedzielę, 18 lipca. I chciałbym, żebyśmy wspólnie razem zastanowili się nad paroma fragmentami ze Słowa Bożego. W drugiej Księdze Samuelowej, w 7 rozdziale, w 22 wierszu, tak jest napisane. Wielki jesteś, Panie, Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie we wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy. I w objawieniu, w 1 rozdziale, 17 i 18 wiersz. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Nasze dzisiejsze fragmenty biblijne pokazują nam bardzo jednoznacznie, taką dosyć, moglibyśmy powiedzieć, jasną perspektywę dla chrześcijanina. Mianowicie Bóg jest wielki. Bóg może wszystko. I myślę sobie, że na gruncie teorii dosyć często z takim stwierdzeniem się zgadzamy, co nie do końca jednak ma odzwierciedlenie w naszej codzienności i w naszej rzeczywistości. Dlatego, że czasami powiedzieć coś, podpisać się może pod jakimś stwierdzeniem, tym bardziej w momencie, kiedy jest wokół nas wiele osób, które mogłyby tak samo się pod tym podpisać, to wcale nie jest nic wielkiego. Ale w momencie, kiedy te słowa wcale nie są takie oczywiste, wcale nie jest łatwo iść zgodnie też z tego typu stwierdzeniami, no to wtedy już pojawiają nam się schody. Dzisiaj mamy niedzielę i w czasie dzisiejszych rozważań w Kościele czytana jest historia o Eliaszu. I myślę sobie, że te fragmenty biblijne mają bardzo dobre odzwierciedlenie także w kontekście właśnie Eliasza, o którym dzisiaj jest w wielu kościołach mowa. Dlatego, że w pierwszej Księdze Królewskiej, w 17 rozdziale, w 3 i 4 wierszu jest napisane tak. Odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wypływa na wschód od Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Te dwa pierwsze fragmenty jednoznacznie mówiły o tym, że Bóg jest wielki, że Bóg może wszystko, że On jest pierwszy i ostatni. Do Niego należy ostatnie słowo. Do Niego należy także to pierwsze słowo. I w różnych etapach życia moglibyśmy się być może z tym zgodzić. Chociaż może być też tak, że są wśród nas takie osoby, które oglądają ten dzisiejszy fragment, ale nie do końca doświadczyły w swoim życiu, że Bóg może wszystko. Że Bóg faktycznie jest wielki. Że to nie są tylko i wyłącznie pewne słowa, ale że to jest prawda, która zmienia naszą rzeczywistość. Jeżeli być może są takie osoby, to życzę nam wszystkim, żebyśmy faktycznie mogli tego doświadczyć. Żebyśmy mogli się z tym utożsamić. Dlatego, że chrześcijaństwo to nie są puste słowa, ale to jest postawa naśladowania Pana Jezusa, postawa pójścia za Nim w naszej codzienności i postawa naśladowania Go w momencie, kiedy cokolwiek nas czeka w tym świecie. Czasami jakieś trudniejsze rzeczy, czasami może łatwiejsze. Różnie to bywa. Ale nawiązując do postaci Eliasza. Słuchajcie, Eliasz naprawdę nie miał łatwo. Eliasz usłyszał pewne słowa od Pana Boga. Kiedy Bóg mówi do niego, że ma pójść z jednego miejsca, udać się do innego, pójść nad jakiś tam potok, nad potok Kerit w tym konkretnym przypadku, będą go tam żywiły kruki. I słuchajcie, kiedy tak myślimy nad tym, to nie są łatwe słowa. Bo to jest człowiek, który miał zupełnie zaufać, totalnie zaufać we wszystkim, kim był, we wszystkim, co robił, mając taką perspektywę, że Bóg ma dla niego konkretny plan w jego życiu. I że są przed nim konkretne wydarzenia, że Bóg się o to wszystko zatroszczy. Z takiej perspektywy człowieka, no to nie było to łatwe. Bo on musiał bardzo wiele zaryzykować, żeby pójść w konkretne, nieznane sobie miejsce. Ale zrobił to, dlatego że zaufał Bogu. Wykazał ogromną odwagę, wierząc, że Bóg może zrobić bardzo, bardzo wiele. I że Bóg ma dla niego konkretny plan, który wymaga jednak sporej odwagi. I myślę sobie, że kiedy dzisiaj zastanawiamy się nad tymi rozmaitymi fragmentami z Pisma Świętego, to dobrze, żebyśmy zadali sobie takie pytanie, czy mamy faktycznie taką odwagę do tego, żeby za Bogiem iść i żeby Go naśladować. Bo czasami nie jest to wcale łatwe. Wymaga to od nas sporego poświęcenia. I spróbujmy sobie dzisiaj właśnie na to pytanie odpowiedzieć. Znaleźć odpowiedź
na to, czy mam taką odwagę, czy może na ten moment takiej odwagi we mnie nie ma. Spróbujmy być szczerzy sami ze sobą, dlatego że Bóg nas zna i zna nasze serca. Życzę nam wszystkim wiele odwagi, żeby Bogu ufać, cokolwiek by nie było, na dobre i na złe, bo On zawsze jest krok przed nami i zawsze bardzo dobrze wie, co nas czeka i przede wszystkim chodźmy razem z Nim w tą przyszłość. W Nim lokując nasze zaufanie i okazując odwagę na co dzień, pokazując, że On jest naszym Bogiem i że dla Niego nie ma nic niemożliwego. I takiej postawy nam na co dzień życzę, życząc także błogosławionej niedzieli i dalszej części tygodnia. Z Panem Bogiem i do zobaczenia.